kim pan jest z zawodu? Urzędnik. Urzędnik. Czy jest pan spokrewniony z oskarżonymi? Nie. Czy był pan przednio karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Pouczam pana o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań. Grozi kara pozbawienia wolności lat 3. Pouczony. Jeżeli chodzi o przyrzeczenie. Proszę przyjąć przyrzeczenie. Proszę wszystkich o powstanie, publiczność również. Świadomy znaczenia mych słów. Świadomy znaczenia mych słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego. Niczego nie ukrywając z tego. Co mi jest wiadomo. Co mi jest wiadomo. Dziękuję. Przepraszam, czy ja mówię przez troszeczkę mikrofon, tutaj są media, w związku z tym no, chcielibyśmy, żeby wszyscy słyszeli. Czy tak jest dobrze? Jeszcze słowo. Dla sądu jest dobrze. Świadek zeznaje. Czy pan wie, w jakiej sprawie został wezwany w dniu dzisiejszym? Tak. Wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany. To proszę powiedzieć wszystko to, co pan pamięta odnośnie zdarzenia. Dobrze. Czwarty czwartek o godzinie 17 na ulicy Wiejskiej w obrębie budynku Kancelarii Prezydenta RP i siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Odbywało się zgromadzenie masowe. Jeszcze w obrębie siedziby PKW odbywało się zgromadzenie masowe. Tak. Organizatorem tego, sądząc po symbolice. Organizacją tego zgromadzenia, tak? Byli przedstawiciele Frontu Narodowego. Byli przedstawiciele Frontu Narodowego. Innych środowisk narodowych. Frontu Narodowego i innych środowisk narodowych. Proszę dalej. Manifestacja przebiegała spokojnie. Manifestacja przebiegała spokojnie. Czy zgromadzenie może tak? Przybiegało spokojnie, były różnego rodzaju przemówienia. Były różnego rodzaju przemówienia. Różnego rodzaju wygłaszane hasła, ale zgromadzenie miało charakter wyraźny, spokojny. Różne hasła, zgromadzenie miało charakter spokojny. Proszę dalej. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że w związku z tym, co wydarzyło się tego dnia, nie będę zawsze w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi co do określonych godzin czasu, co konkretne zdarzenie miało miejsce. Spowodowane jest to tym, nie miałem czasu spojrzeć na zegarek, nie interesowało mnie, która konkretnie jest godzina, tylko konkretne wydarzenie. Więc uprzedzam Wysoki Sąd, że czasami mogę być w błędzie, jeśli chodzi o konkretne godziny. Czasami mogę być w błędzie, jeżeli chodzi o konkretne godziny. W okolicach godziny 18, czy po 18, przed 19, między 18 a 19, zobaczyłem w obrębie biura przepustek na dole obiektu. Przepustek na dole obiektu. Który jest również obiektem Państwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego. Państwowej Komisji Wyborczej i Biura Wyborczego. Zgromadzone osoby, które wcześniej nie widziałem i nie widziałem, w jakim charakterze oni się znajdują. W jakim charakterze się tam znajdowały? Sytuacja była dość dynamiczna. Sytuacja była dynamiczna. Tym bardziej, że obiekt, w którym znajduje się Państwa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, który obsługuje Państwa Komisję Wyborczą, znajduje się PKW. Tu mogę być również Kancelarii Prezydenta RP.
Ja jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta RP. Jestem jej przedstawicielem. Kancelaria Prezydenta RP pracuje do 16:15. Jestem jej przedstawicielem. Kancelaria Prezydenta RP pracuje do 16:15. W związku z tym, no, drzwi powinny być zamknięte, więc z jakiego tytułu znalazły się te osoby w obiekcie? Być zamknięte i z jakiego tytułu te osoby znalazły się w obiekcie? Komunikat, który usłyszałem. Komunikat, który usłyszałem. Nie jestem w stanie się od kogo, ale mam wrażenie, że to w jeden sposób demo, które były mi nieznane, że grupa ta domaga się spotkania z przedstawicielem Państwowej Komisji Wyborczej. Przedstawicielami. Proszę dalej. Niezwłocznie poinformowałem o tym. Pracownika Krajowego Biura Wyborczego. Pana dyrektora Dzięgielewskiego. Pana. Że nie są to goście Kancelarii Prezydenta RP. Dzięgielewskiego, że nie są to goście Kancelarii. Osoby, które znajdują się. Kancelarii RP. I jaki pan, jaka jest propozycja działań? Znaczy, kolejny krok. Jakie będą kolejne proszę dalej. Pragnę zaznaczyć, że Kancelaria Prezydenta RP jest zobligowana przyjmować gości, interesantów Krajowego Biura Wyborczego bądź Państwowej Komisji Wyborczej w momencie, kiedy te podmioty wskażą, jakie to mają być osoby. Podmioty wskażą, jakie to będą osoby. Trudno mi powiedzieć, po jakim czasie. Pojawi się przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej, który będą pan Czapliński. Pojawi się przedstawiciel PKW. Pan Czapliński. Pan Czapliński. Który poinformował mnie, że dobrze by było zaprosić osoby na rozmowę. Proszę dalej. Może jeszcze troszeczkę się wrócę. Ponieważ z racji tego, że ja nie znałem tych osób, które się przyjmowali, a twierdzi, że są dostępni do Państwowej Komisji Wyborczej. Z racji tego, że ja nie znałem osób, które znajdowały się w budynku, a które twierdziły, że przyszły do PKW. Kazałem zamknąć drzwi wejściowe wewnętrzne. Do PKW. Kazałem zamknąć drzwi wejściowe wewnętrzne. Do czasu wyjaśnienia sytuacji, bowiem wejściowe. Przedsiągły. Do wejścia znajdowała się duża grupa osób. Nie jestem w stanie powiedzieć ile, czy to byli, też nie jestem w stanie podkreślić, czy to byli dziennikarze, czy to byli osoby zgromadzone. Natomiast ja był wiem, punkt, który napierał na to drzwi. Czy to byli dziennikarze, czy zgromadzony tłum? Który napierał na to drzwi. Który napierał na drzwi. Wracając do stwierdzenia, że dobrze byłoby zaprosić przedstawicieli tego tłumu, który stał za tym przedsionku. Przedstawicieli tego tłumu. Tak? Próbowałem rozmawiać z osobami, których nie znałem, ale sytuacja była bardzo dynamiczna i nie mogłem uzyskać konkretnej odpowiedzi, kto ma być reprezentantem, kto ma reprezentować te osoby, które znajdują się w... Uzyskać informacji. Na prośbę. W momencie, kto ma reprezentować zgromadzony. Uzyskał pan informację, tak? Uzyskałem informację. Tak? Że będą to osoby wskazywane.
tego co pamiętam, miało być to 5-6 osób z tego wskazywanych. Z tego miało być z tego co pamiętam na prośbę przedstawiciela PKW. Co pamiętam, miało być to 5-6 osób na prośbę przedstawiciela PKW. Siłą rzeczy, żeby zaprosić przedstawicieli zgromadzonych tam osób. Pracownicy ochrony muszą im byli otworzyć. Przedstawicieli zgromadzonych tam osób ochrony i zostaje byli zmuszeni do otwarcia. Stałem, nie słyszałem, czy pracownicy ochrony krzyczeli. Proszę, znaczy tłum tak napierał. A pracownicy ochrony coś tak krzyczeli? Coś krzyczeli, że to znaczy próba była wstrzymania tłumu, ponieważ nie było szansy spośród tej tłumu napierającego oddelegowanie 6 osób. Do wstrzymania napierającego tłumu, bo nie był on w stanie wydelegować 6 osób. Ponownie zapadła decyzja o zamknięciu tych drzwi. Ponownie zapadła. A grupa, której się już udało w międzyczasie dostać. O zamknięciu drzwi. A grupa, której już udało się dostać. Tak? Wtargnąć na. My nie wiedzieliśmy, czy to są przedstawiciele, czy nie. Tak, pracownicy ochrony konkretnie nie wiedzieli, czy są przedstawiciele, czy nie. Czy są to ci przedstawiciele, czy nie. Takiej wiedzy nie mieli pracownicy ochrony. Przedostała się do pomieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Ta grupa przedostała się do sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza, a jej ciało podmiot, które ją obsługuje, czyli Krajowe Biuro Wyborcze, która obsługuje PKW, to jest Biuro Wyborcze. Niezależnie od tego ma swoją umowę z Agencją Miasta, ma swoją umowę na ochronę tego pomieszczenia, czyli tej sali konferencyjnej. Tego pomieszczenia, to jest sali konferencyjnej. I tu nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak ta ochrona się zachowała tam na górze, bo sala konferencyjna zgromadzona jest na pierwszym piętrze. Jak ochrona zachowała się w sali konferencyjnej? Tu właściwym podmiotem jest przedstawiciel, właściwą osobą do udzielenia, który jest przedstawicielem. W sali na pierwszym piętrze. Drzwi zostały zamknięte. Drzwi do sali konferencyjnej? Nie, przepraszam, drzwi są wejściowe zostały zamknięte. Drzwi wejściowe zostały zamknięte. Chcę zaznaczyć, że osoby, które znajdowały się przy tej sali konferencyjnej, znajdowały się na terenie sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Znajdowały się na terenie Państwowej Komisji Wyborczej. Teren Kancelarii Prezydenta RP był oddzielony. Teren Kancelarii Prezydenta RP był oddzielony. Oddzielony i zabezpieczony stosownie do zaistniałej sytuacji. Tak, żeby osoby, które są na zaproszeniu, które się znajdują w tym pomieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej, czasami nie przeniosły się na obiekt już zarządzany, nie wiosły się na obiekt już formalnie kancelarii prezydenta. Zabezpieczony w taki sposób, trzecia noc nie przespała, aby osoby znajdujące się w sali konferencyjnej nie przedostawały się. Chcę zaznaczyć, że osoby zgromadzone kancelarii prezydenta w sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej nie próbowały przedostać się na teren kancelarii prezydenta. Osoby znajdujące się w sali konferencyjnej PKW nie próbowały przedostać się poprzez zaogrodzony teren się na teren kancelarii. Nie próbowały przedostać się na tereny kancelarii prezydenta. Proszę dalej. Tyle wiem co do wydarzeń związanych nie wiem. Ja może tak. W takim sensie odtwarzam sytuację. Być może ja będę mylił pewne zdarzenia, ale one będą miały miejsce, będę mówił konkretnie. Bo sytuacja była tak dynamiczna, nie uznawałem funkcji czasu z tego, że nie patrzyłem na zegarek. Nie wiedziałem w dalszej części jakby wypowiedzi.
nie będę wiedział na przykład, czy to był już kolejny dzień, czy to było przed 12, czy po 12. Dla mnie w tym momencie się liczyło wydarzenie, nie a nie na godzinę, czy dane czy zdarzenie dzień miało miejsce przed czy po 24. Udałem się do sali konferencyjnej PKW, zobaczyć co się dzieje i zobaczyłem tam osoby. Do sali konferencyjnej PKW. Osoby, które wcześniej widziałem, widziałem na dole. I zauważyłem tam osoby, które wcześniej widziałem na dole. Na dole. Nie było żadnej decyzji ze strony PKW, bo było to, przypomnę, na terenie Państwowej Komisji Wyborczej. Nie było żadnej decyzji ze strony PKW, tak? Czy wzywać policję, czy podejmować jakieś działania? Policję, czy podejmować jakieś działania? I o 21, nie pan też zastrzegam co do godzin. Ale nie jestem pewien, tak? Zapadła uchwała Państwowej Komisji Wyborczej o zawieszeniu działalności. O zawieszeniu działalności. Towarzyszy, tu nie cytuję, tylko mogę wnioskować z tej uchwały. W związku z nieuprawnionym wstępem, okupacją. Nie miałem czasu czytać dokładnie, ale była tam formuła, że w związku z osobami, które przebywają w sali konferencyjnej w Państwowej Komisji Wyborczej, komisja nie ma możliwości przeprowadzenia, nie ma możliwości pracy. W sali konferencyjnej komisja nie miała możliwości wykonywania pracy. Proszę dalej. W tym momencie powstał pad, pewien pad. W tym momencie powstał pad. Właścicielem pomieszczeń, zarządcą budynku, nie chcę tu wchodzić w dywagacje prawne, bo nie jest to obszar mojej fascynacji prawniczej, jest Kancelaria Prezydenta RP. Więc dzieje się w tym momencie, kiedy tak, w momencie, kiedy Państwowa Komisja zawiesza działalność, staje się to terenem. Kiedy Państwowa Komisja Wyborcza dzieje się to na terenie praktycznie zawiesza działalność wynajmowanym przez to sala konferencyjna staje się własnością kancelarii. Ja tak nie powiedziałem. Cały czas jest własnością, bo to jest, ta sala jest wynajmowana przez Państwową Komisję Wyborczą. To jest odrębne ciało, powinno podejmować wszystkie działania zgodnie z rozumiem przepisami, ale cały czas zarządca, powtarzam, nie znam tych dewagacji prawnych i administratorem obiektu. Cały czas zarządcą jest za substancję obiektu jest Kancelaria Prezydenta. W związku z powyższym, po konsultacjach z przedstawicielami policji, takiej sytuacji jeszcze przedstawicielami policji, ja miałem bezpośrednio też konsultacje ze swoimi przełożonymi. Co w tej sytuacji robić? Ponieważ nie są osobą decyzyjną. Ja nie jestem osobą decyzyjną. Tu też nie chcę, żeby padały konkretne godziny, bo mogę się mylić. Zapadła decyzja. Nie pamiętam, w jakich godzinach. O wezwaniu. Zapadła decyzja. Zgromadzonych osób w pomieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej. O podania do informacji. Do informacji. Do tych osób. Do tych osób. O żądaniu opuszczenia tego pomieszczenia.
To dotyczyło również jak przedstawicieli mediów i osób tam zgromadzonych. Komunikat ten był przeze mnie, ja dostałem takie polecenie ustne od swojego przełożonego, szefa Kancelarii Prezydenta. Ja dostałam takie polecenie od swojego przełożonego, szefa Kancelarii Prezydenta. Proszę dalej. Tylko za pośrednictwem megafonu użyczonego od funkcjonariuszy policji. Megafonu pożyczonego przez od funkcjonariuszy policji. Zgodnie z wcześniejszym poleceniem. Wezwałem do opuszczenia pomieszczenia. Wezwanie było pierwszy raz, kiedy to za pierwszy raz było to dwukrotne. Po upływie nie pamiętam jakiego czasu, ale to było kilka minut. Dokładnie 1 minut. Jakiego czasu? No to się wezwałem znowu do ponownego. Do ponownego opuszczenia. Proszę Wysoki Sądzie, czy zostało zaprotokołowane, że świadek najpierw powiedział poprosiłem, a później wezwałem? Ja przejęzyczyłem się. Poprosiłem, przecinek, wezwałem. Ja się przejęzyczyłam, mówiąc, poprosiłem. Ja wezwałem. Nie było tam określonego w moim wezwaniu słowa proszę. W moim wezwaniu nie użyłam słowa proszę. Proszę dalej. Po ostatnim, już tak powiem, trzecim wygłoszeniu tej formuły. Sprawa została, oczywiście też było uprzedzenie, że to będzie przekazane, że sprawa zostaną użyte jakby siły, środki policyjne. Chcę zaznaczyć, że nie pamiętam, teraz nie jestem w stanie literalnie tej formuły. Której także poinformowałem o użyciu przez policję. W przypadku niepodporządkowania się. Działań. W przypadku niepodporządkowania się. Nie pamiętam dokładnych słów tej formuły. Ale intencje, czyli żądanie opuszczenia, do jakich osób to dotyczy i jakie środki zostaną zastosowane w przypadku niepodporządkowania się. Kierowałem na pewno żądanie do opuszczenia pomieszczenia, podając jakich osób to dotyczy i jakie będą konsekwencje niepodporządkowania się. Proszę dalej. Następnie przekazałem sprawę do oceny sytuacji funkcjonariuszom policji, którzy byli w budynku. Do oceny funkcjonariuszom policji obecnych w budynku. Ocena była, że osoby tam zgromadzone w tym pomieszczeniu nie chcą opuścić pomieszczenia. Tak. Więc policja. Nie chcą opuścić pomieszczenia. Policja przystąpiła do działań. Nie wiem, czy policja również wydawała tego typu komunikat do osób. Nie wiem, czy policja również wydawała na tego typu komunikat do osób tam zgromadzonych. Do osób tam zgromadzonych. Po godzinie mogę się mylić, ale była to godzina. No już chyba następnego dnia to było bodajże po 12 czy po pierwszej. W pomieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej, w sali konferencyjnej, nie było osób wcześniej zgromadzonych. Nie było osób wcześniej zgromadzonych. To tyle, co mam, jeśli chodzi o stworzenie. To wszystko, co mogę zeznać. Proszę Pana, jeżeli Pan pamięta, jako
W którym miejscu pan stał, kiedy pan te swoje wezwanie do opuszczenia pomieszczenia formułował? Stałem w drzwiach, które były otwarte. Formułując wezwanie do opuszczenia pomieszczenia, stałem w otwartych drzwiach, do tej sali. Tak, tak, drzwiach to były otwarte, do tego pomieszczenia. Do sali. Proszę, nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy... Nie jestem w stanie odpowiedzieć, tak? Jest. Nie byłem osobą, którą zgromadzeni mogli mnie widzieć. Mogli nie widzieć. Mogli mnie nie widzieć. Ponieważ stałem bokiem do drzwi, ale dyktafon był skierowany na salę. Na salę. Osoby zgromadzone w sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej mogły mnie nie widzieć. Mogły mnie nie widzieć. Dlaczego tak stałem? Też nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć. Nie umiem powiedzieć, dlaczego stałem w drzwiach. Dlaczego stałem w drzwiach do tej sali. Czy zapiszę to, co pan mówił. Megafon był skierowany do wnętrza pomieszczenia, tak? Tak pan powiedział? W sądzie był skierowany na... Tak, no, znaczy, czy on był we wnętrzu pomieszczenia, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast stałem przy otwartych drzwiach, czy on wychodził na to pomieszczenie, czy nie, tego nie jestem w stanie. Był skierowany do pomieszczenia. Siłą rzeczy nie mogłem tego powiedzieć. Do pomieszczenia. Nie umiem powiedzieć, czy znajdował się... Nie zastanawiałem się na tym, czy on jest. Czy znajdował się w samym... Czy on wchodzi na teren, czy... Ale był on na tyle głośny... Na terenie pomieszczenia. Dźwięk z megafonu był głośny. Proszę powiedzieć, czy pan, wzywając te osoby do opuszczenia sali, przedstawił się w jakiś sposób? Nie, nie przedstawiłem. Wzywając osoby do opuszczenia pomieszczenia, nie przedstawiłem się. Poinformowałem, że działam w imieniu administratora obiektu. Poinformowałem, że działam w imieniu administratora obiektu. Czy dane tego administratora pan podał? Nie podałem danych administratora. Nie podałem danych administratora. Czy pan w momencie składania tego żądania wzywającego do opuszczenia sali posiadał przynajmniej ustne upoważnienie do wykonania tej czynności? Posiadałem ustne upoważnienie do wykonywania tych czynności przez swojego przełożonego. Posiadałem ustne upoważnienie swojego przełożonego do wykonania tej czynności. Proszę powiedzieć, czy w momencie, kiedy pan sam podał dwukrotnie, a łącznie trzykrotnie, wezwał pan osoby będące w pomieszczeniu do jego opuszczenia, czy pan zaobserwował reakcję niektórych z osób? Nie widziałem reakcji osób. Ale reakcji świadczącej o tym, że to pana wezwanie było słyszalne? Nie. Nie zaobserwowałem reakcji osób będących w pomieszczeniu, że moje wezwanie jest słyszalne. Ocenę tej sytuacji pozostawiłem policji. Ocenę sytuacji pozostawiłem policji. Czyli rozumiem, że po pana wezwaniu żadna z osób nie opuściła tej sali. Przepraszam. Po moim wezwaniu, i to ja tego nie widziałem, ale ponoć opuściły dwie osoby. Ja tego nie widziałem. Po moim wezwaniu ponoć tą salę opuściły dwie osoby. Ale ja tego nie widziałam. A skąd pan uzyskał taką informację? Od funkcjonariuszy policji, ale nie jestem sprawdzać tego. Bo też nie zadałem pytań, czy po wypowiedzeniu ze swoich żądań, czy policji, jest jakaś reakcja. Od funkcjonariuszy policji. Czy spotkał, czy zaobserwował pan wobec tego taką sytuację, tak jak już sąd wcześniej zapytał, świadczącą o tym, że to pana wezwanie było słyszalne, żeby ktoś coś do kogoś powiedział, jakoś zareagował jakimś gestem? Nie jestem w stanie tego sobie odtworzyć. Nie jestem sobie w stanie odtworzyć, czy moje wezwanie wywołało... Było ono na tyle głośne, że można było to słyszeć na sali. Jakąś reakcję świadczącą, że jest słyszalne.
wezwanie było głośne. Według Pana wszystkie głośne. Osoby, które... Tak. Według mnie wszystkie osoby będące w sali to wezwanie słyszały. Proszę jeszcze powiedzieć, czy tam na tej sali w momencie, kiedy Pan wzywał do jej opuszczenia, było głośno, czy były jakieś przemówienia przez mikrofon? Czy Harmider... Za pierwszym odczytaniem, znaczy przepraszam, pierwszym moim tym żądaniem, chcę zaznaczyć, że jest to moja trzecia nie przez Pana noc, również w sądzie któraś, ja współczuję wszystkim, którzy są zagrożeni w tej prawdy, ale to też moje przejęzyczenie pewne obu właśnie. Wracając. Wysoki sądzie, bardzo przepraszam, proszę o powtórzenie pytania. Proszę Pana, czy w trakcie, kiedy Pan wygłaszał te wezwania, w sali było głośno, trwał harmider, trwały jakieś przemówienia przez mikrofon? Za pierwszym razem, gdy wydawałem ten komunikat, odniosłem wrażenie, powtarzam, odniosłem wrażenie, że jest cisza. Że zapadła cisza, tak? Zapadła cisza. Że jest, tam nie mogło być ciszy, dla wielu osób było, ale nie było żadnych przemówień przez mikrofon. Ale powtarzam. Że jest cisza. Tam nie było cicho, bo było wiele osób, ale wydaje mi się, że nie było przemówień, tak? Przy drugim, trzecim komunikacie rzeczywiście odbywały się jakieś rozmowy za pośrednictwem, czy wypowiedzi za pośrednictwem mikrofonu, tak słyszałem? Jakieś rozmowy czy wypowiedzi z użyciem mikrofonu. Proszę Pana, czy na tej sali znajduje się jakiś filar? Jakaś ściana? Nie, znaczy nic sobie takiego nie przypomina. Nie przypominam sobie, żeby na tej sali znajdował się filar. No, rozumiem, że mógłbyś formalnie jakąś tam przeszkodą. Nic takiego sobie nie przypomina. Filar czy ściana, nic sobie takiego nie przypominam. Pan powiedział przed chwilą, że było wiele osób w tej sali. Czy to oznacza, że więcej niż 6 osób weszło do tej sali? Tak, wnioskuję, że tak. Wnioskuję, że do tej sali weszło więcej niż 6 osób. Proszę powiedzieć, jeżeli Pan ma wiedzę, czy ta propozycja ze strony PKW, żeby do tej sali zaprosić 5-6 osób spośród przedstawicieli tego zgromadzenia obejmowała również wszystkie media, wszystkich przedstawicieli mediów, czy też nie? Jaką Pan ma wiedzę w tym zakresie? Czy media były z tej grupy 5-6 osób wyłączone? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy na zaproszenie PKW do sali miało wejść 5-6 przedstawicieli z wyłączeniem mediów, czy też media mogły wejść nieograniczone liczbie. Dobra, nie jestem w stanie tutaj. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Proszę powiedzieć, kiedy Pan zwrócił się o pomoc do policji, czy policja również przez megafon dokonywała tych wezwań do opuszczenia sali? Nic takiego nie słyszałem. Nic takiego nie słyszałem, aby potem policja przez megafon wzywała do opuszczenia tej sali. W takim razie, jak te działania policji, czy kiedy Pan się zwrócił o wsparcie, wyglądały? Nie widziałem. Nie widziałem. Ja przekazałem zgodnie z ustaleniami policji. Przekazałem to żądanie za pośrednictwem megafonu, który oczywiście zezwolenie na to miałem od swoich przełożonych. Treść tego również i ocenę sytuacji tak ustaliłem z policją i pozostawiam policji czy zgromadzeni. Chyba nie jestem w stanie powiedzieć,
Czyli rozumiem, że Pan po tym trzecim, ostatnim wezwaniu odszedł z tego miejsca. Tak. Po trzecim, ostatnim wezwaniu odszedłem z miejsca, w którym stałem i pozostawiłem całą sprawę działaniom policji. Tak też było w tym komunikacie, które wygłosiłem, że będzie, również policja będzie w przypadku niepoporządkowania się policja ocenia. Tą informację zawierał także mój komunikat. Że będzie użyta, użyte siły porządkowe, czy policja, właśnie pani komunikat, z którego wynikało, że w przypadku niepoporządkowania się wezwaniu będą użyte siły porządkowe. I gdzie się Pan udał? Udałem się do swojego pomieszczenia, do swojego miejsca pracy. Mm-hmm. Po wezwaniu odszedłem do swojego miejsca pracy. Proszę powiedzieć, a co się stało z tym megafonem, który Pan miał w ręku? Megafon był pożyczony od policji. Mm-hmm. I ja zwróciłem temu funkcjonariuszowi, który ten megafon udostępnił. Megafon od policji i zwróciłem go temu funkcjonariuszowi, który mi go pożyczył. Czy Pan, kiedy Pan przebywał już w swoim pomieszczeniu, czy Pan miał wiedzę, jak się sytuacja rozwija? Tak, miałem informację od policji, że nie ma, nie osoby tam zgromadzone nie poddały się żądaniu. Mhm. Będąc, że osoby zgromadzone... Ale nie są w stanie skradać funkcjonariusza. Będąc w swoim pomieszczeniu, miałam informację od policji, że osoby nie poddały się żądaniu opuszczenia pomieszczenia. Czy Pan został poinformowany, jakie będą dalsze czynności policji wobec tego? Zgodnie z moim komunikatem, że zostaną użyte siły policyjne, służby porządkowe. Zostałam poinformowany, że wobec tego zostaną użyte w przebiegu akcji nie widziałem. Siły. Po prostu nie widziałem przebiegu tej akcji. Proszę powiedzieć, czy Pana komunikat, który Pan skierował do osób będących na sali, został sformułowany tylko po konsultacjach z przełożonym, czy również z przedstawicielem policji? Z przedstawicielem policji. Komunikat, który wygłosiłem, został sformułowany po konsultacjach z przedstawicielem policji. Czy zanim Pan wygłosił ten komunikat, składał Pan jakieś zeznania do protokołu? Co do protokołu? Zeznania o charakterze świadka. Ja muszę sobie przypomnieć, czy ten protokół był spisywany przed, czy po tym. Czy była taka sytuacja, że w trakcie składanych zeznań został Pan poinformowany, że taki komunikat wzywający do opuszczenia sali powinien zostać sformułowany, wobec tego tak. Przerwano przesłuchanie i Pan wyszedł z tym megafonem. Sporządzony był protokół, który później był dokończony już po tym komunikacie. Mhm. Zanim wygłosiłem komunikat, składałem zeznania. Przesłuchanie zostało przerwane. Poszedłem wygłosić komunikat, a następnie protokół przesłuchania został dokończony. Na jakim etapie on się zatrzymał, ten protokół? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, na jakim etapie protokół się zatrzymał. Czy to oznacza, że w trakcie tego przesłuchania, w trakcie sporządzenia tego protokołu, policjant Pana przysłuchujący zasugerował, że Pan poszedł i wygłosił taki komunikat? Przesłuchujący policjant tego nie sugerował. Mhm. Przesłuchujący mnie policjant nie sugerował, abym taki komunikat wygłosił. Pan powiedział, że sugerowali to inni policjanci, tak? To nazwa
no, czy to jest kwestia sugestii? To jest ocena sytuacji, którą dokonała policja. No, to powiedział panu, że powinien pan wygłosić ten komunikat i kiedy? Czy w trakcie składania tych zeznań? Mój przełożony. Ale w trakcie, kiedy pan składał zeznania? Tak, to odbywało się. W trakcie, kiedy składałem te zeznania, mój przełożony powiedział, żebym wygłosił komunikat. A jeśli chodzi o policję, to kiedy, przedstawiciel policji również taką sugestię wygłosił do pana w trakcie tych zeznań? Bo tak to wynika z pana dzisiejszego przesłuchania. Ja rozumiem, rozumiem. Proszę pamiętać, że ocenę tej całej sytuacji również dokonała tej oceny całej sytuacji policja. Analizę. Dobrze, proszę pana. Jak to było faktycznie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy policja sugerowała mi, ale padały tego typu propozycje rozwiązań. Ale czy to była sugestia, była to propozycja bardziej rozwiązania. Bo... Ale w trakcie, kiedy pan składał zeznania? Tak, tak. W trakcie, kiedy składałem zeznania, przedstawiciele policji również jako jedno z rozwiązań proponowali wygłoszenie tego żądania. Nie umiem powiedzieć, czy to była sugestia policji. Wysoki Sądzie, czy to było przed składaniem zeznań, czy w trakcie? Też nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Nie umiem jednak powiedzieć, czy to nastąpiło w trakcie składania zeznań, czy przed złożeniem zeznań. Czy przed złożeniem zeznań. Nie pamiętam. Bo tak nie pamiętam. Czy obrońcy mają w tym miejscu pytania do świadka? Proszę pana, mówił pan o tym, że otrzyma pan ustne upoważnienie od swojego przełożonego. Personalnie, od kogo? Trzeba Kancelarii Prezydenta RP, pana Jacka Mikrowskiego. Otrzymam ustne upoważnienie od szefa Kancelarii Prezydenta RP. Jeszcze raz nazwisko? Jacka Michałowskiego. Dobrze. Proszę pana, a czy takie samo, bądź podobne polecenie czy upoważnienie otrzymał pan od przedstawiciela Krajowego Biura Wyborczego? Nie otrzymałem. Takiego ustnego polecenia nie otrzymałem od przedstawiciela Krajowego Biura Wyborczego. Dalej. Proszę pana, co robiła ochrona wynajmowana przez Krajowe Biuro Wyborcze w tym pomieszczeniu? Była tam w ogóle, czy jej nie było? Tak, ja widziałem tych pracowników ochrony, bo to jest ten sam podmiot, który świadczy usługi na rzecz kancelarii. No ale odrębną umowę podpisał na czas wyborów, liczenia wyborów. W pomieszczeniu widziałem pracowników. Krajowe Biuro Wyborcze. Ja nie byłem, jakby tu nie miałem nad nim żadnej jurysdykcji. Ochrony. Nie miałem żadną jakby tutaj nad nimi możliwości. Bo mieli odrębną umowę z Krajowym Biurem Wyborczym. Ja pracowników ochrony nie miałem nad nimi żadnej jurysdykcji. W momencie, proszę pani, w jurysdykcji była podpisana odrębna umowa z ochroną na czas przeprowadzenia liczenia przez PKW. Proszę dalej. Czy oni interweniowali w jakikolwiek sposób? Pan pamięta? Nie pamiętam, czy oni podejmowali jakąś tam interwencję. Ja widziałem pracowników, którzy... Nie pamiętam, czy pracownicy ochrony podejmowali jakąś interwencję. Proszę pana, czy tam w czasie, kiedy pan był, oczywiście obserwował całe to zdarzenie, byli obecni jacyś pracownicy Krajowego Biura Wyborczego, w szczególności zespołu kasowego? Mówimy o której sytuacji, jeśli można powiedzieć? Przed pana wygłoszeniem wezwania do opuszczenia tego pomieszczenia. Czy oni tam byli? Nie. Ja miałem kontakt oczywiście z biurem prasowym. Nie wiem, czy tuż przed wygłoszeniem przeze mnie wezwania do opuszczenia pomieszczenia znajdowali się tam pracownicy biura prasowego. Pracownicy biura prasowego PKW. Proszę pana,
pan rozmawiał w dalszym ciągu pełniącym te obowiązki szefa Krajowego Biura Wyborczego panem Czaplińskim? Tak, rozmawiałem. W trakcie zdarzenia rozmawiałam z panem Czaplińskim. Czy on wydał panu takie polecenie, żeby krótko mówiąc odblokować tą salę? W sali żadnej nie wydał. No, sale, gdzie przebywały te osoby. O tym mówimy. Nie, żebyśmy się to zrobili. Pan Czapliński jeszcze nie może wydawać poleceń, może prosić, bo nie jest moim przełożonym. Czyli nie może panu wydawać żadnych poleceń? Pan Czapliński nie jest moim przełożonym, więc nie może mi wydawać poleceń. A prośby, gdyby kierował jakąś prośbę, to też by pani uspełnił, czy nie? Jeżeli są to goście na wniosek Krajowego Biura Wyborczego, no zawsze ich puszczamy do oświadczenia. Mnie nie interesuje, ja pytam konkretnie, czy gdyby poprosił pana, proszę usunąć te osoby. Pan zrobił to? Jako? No, oczywiście. Dobre pytanie, no. Powiem tak, jeżeli miałbym zgodę swoich przełożonych, to zrobił. Nie, ja pytam, czy pan na sugestie, czy na prośbę pana Czaplińskiego zrobiłby pan konkretną rzecz? Użyłby pan siły? Nie użyłbym siły na prośbę pana Czaplińskiego, a czy na prośbę pana Czaplińskiego? Różne prośby spełniam, ale siły pana, bym nigdy nie użył. Czy na prośbę pana Czaplińskiego wezwałby pan te osoby do opuszczenia sali? Na prośbę pana Czaplińskiego nie wezwałbym. Na prośbę pana Czaplińskiego nie wezwałbym osób do opuszczenia sali, czy sam ma rozumieć, że pan rozumiem, czy pan by w związku z tym oczekiwał na polecenie przełożonego? Oczywiście tak. Oczekiwałbym na polecenie swojego przełożonego. Czy gdyby taka prośba ze strony pana Czaplińskiego o wezwanie osób do opuszczenia tej sali padła, czy poinformował pan o tym swojego przełożonego? Bezwzględnie tak. Mhm. Gdyby padła prośba pana Czaplińskiego, aby usunąć osoby z tej sali, bezwzględnie poinformowałbym o tym przełożonego. Czy wobec tego taka prośba ze strony pana Czaplińskiego w ogóle padła, żeby te osoby zostały usunięte z tej sali? Takiej prośby nie deklarowałem. Pan Czapliński takiej prośby o opuszczenie przez te osoby sali nie sformułował. Proszę dalej pytanie. A gdyby pan Czapliński, hipotetycznie, taką prośbę wyraził, czy pan również zwróciłby się do policji o usunięcie tych osób? Czy zwróciłby się pan do policji, żeby sprawa była jasna? Pan by tego nie zrobił, jak pan stwierdził, ale czy pan by się zwrócił do policji? Zróbcie. Nie, musiałbym zgodę mieć przełożonego. No. Gdyby pan Czaplicki taką prośbę sformułował, nie zwróciłbym się samodzielnie do policji o pomoc, tylko musiałbym uzyskać zgodę swojego przełożonego. Czyli ja mam rozumieć, że ze strony PKW nie było żadnych próśb, żadnych wezwań, żadnych sugestii, ażeby te osoby opuściły salę. W stosunku do mnie nie, a nie wiem, jak w stosunku do policji. W stosunku do mnie członkowie PKW nie kierowali żadnych... Przepraszam bardzo, bo żeby sprawa była jasna. Ja wyraźnie pytam o Krajowe Biuro Wyborcze. Nie, a sąd się zapytał o członków PKW, panie burmistrzu. Ja członkowie PKW nie kierowali żadnych próśb ani żądań, ażeby osoby będące w sali ją opuściły. Proszę. W którym momencie zawiadomił pan policję o możliwości zawiadomienia, o możliwości popełnienia przestępstwa przez okupujących? Pamięta pan godzinę? Ja żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie składałem. Nie składałem żadnego zawiadomienia o popełnieniu. Sprawdzany był protokół. O jakim możliwości popełnienia przestępstwa mówimy? Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Proszę pana,
jako osoba widząca, czy też domyślająca się, że może zostać popełnione przestępstwo, czy formalnie pan jako osoba zatrudniona w tym budynku złożył formalne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby znajdujące się? Nie złożyłem takiego doniesienia. W takim sensie, czy można wnosić o okazanie panu karty 13 z akt? To jest zawiadomienie dotyczące pana Brauna, czy pan? Tak, tak. To jest bodajże 13, ale karta 12. Tam jest... 12 to jest koniec protokołu przesłuchania pana Pawła Kucka, a 13 to jest początek protokołu przesłuchania pana Konrada Komarnicy. Tak, tam jest w Wysokim Sądzie godzina. Godzina, kiedy rozpoczęto przesłuchanie pana Komarnickiego. Proszę świadka oraz zainteresowane strony podejść do stołu. Czy widzi pan godzinę, kiedy rozpoczęła się czynność? Która godzina? 22.50. 22.50, tak? Mhm. Czy możemy poprosić świadka o odczytanie nagłówka? Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia, i przesłuchania w charakterze świadka, przyjęcia wniosku o ściganie. Natomiast żadna z tych pozycji nie jest oznaczona. Czynność mojego przesłuchania rozpoczęła się o godzinie 22.50. Na tej karcie widnieje, iż jest to protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia. Proszę państwa, jeżeli strony mają chęć na przerwę, to proszę złożyć stosowny wniosek, proszę pani, a nie pokątnie podawać butelkę z piciem. Sąd rozumie, że wszyscy są zmęczeni, naprawdę. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, przecinek, przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej oraz wniosku o ściganie, z tym, że żadna z tych pozycji nie była przeze mnie oznaczona przeze mnie. Ale podpisał pan tak? Tak, podpisałem z jednym dużym zastrzeżeniem. Podpisałem ten protokół, z jakim? Że nie wnoszę o zatrzymanie, ja nie pamiętam tej formułki, że nie wnoszę o ukaranie, zatrzymanie osób, które zostały usunięte z pomieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej. O ukaranie i zatrzymanie osób, które znajdują się. Taka formuła padła w spisywaniu protokołu przez funkcjonariusze policji. Natomiast ja zażądałem, że takiego zawiadomienia czy wszczęcia nie mam na to zgody i tego nie chcę uczynić. Poinformowałem, że nie mam zgody na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. Nie jestem do tego osobą upoważnioną. Nie jestem do tego osobą upoważnioną. To jest protokół, który został przedstawiony przez funkcjonariusza policji. Nie wiem dlaczego ten, ponieważ zostałem pouczony, że w takich sytuacjach się sporządza. Nie wiem dlaczego ten druk protokół. Natomiast nie zgodziłem się i z całą szczerością, że wnoszę o tej osoby ukaranie, zatrzymanie, bo ja nie pamiętam dokładnie, jaką formułę przedstawiono do podpisu, ale ja Wysoki Sąd ją widzi w protokole, jest ona przeze mnie skreślona i parafowana. Chcę jeszcze zaznaczyć. Zaznaczyłem, że nie chcę, nie żądam zatrzymania i ukarania. Bo nie mam do tego prawa, nie jestem prawnikiem, to wymaga pewnej analizy prawnej. A gdzie ten protokół był spisywany? Ten protokół był spisywany w moim gabinecie. Proszę dalej. Chcę jeszcze zaznaczyć, że kontynuacja była tego protokołu, nie wiem, czy, gdzie też również już wyraźnie podałem do publicznej rady mądrości, przepraszam. Podałem, gdzie były spisane moje kolejne zeznania, bo jakieś tam kolejne pytania padały w kontekście tych wydarzeń. Również już pisanie, że we wcześniejszym protokole o numerze takim i takim z dnia tego i tego nie wnosiłem o tych czynności wcześniejszych.
Dobrze, i ta kontynuacja również miała miejsce w Pana gabinecie, tak? Kontynuacja to było już wczoraj, w godzinach południowych. Tak, u mnie też w gabinecie. Tak. Przesłuchania również odbyła się w gabinecie. Proszę dalej pytanie. Nie jestem prawnikiem, też ja bym prosił Wysoki Sąd, żeby to zaprotokołować. Nie jestem prawnikiem, żeby oceniać tego typu sytuacje. Aby oceniać tego typu sytuacje. Od tego są materiał dowodowy, który może być w jakiś sposób zgromadzony, więc nie dlatego nie mogłem zgodzić się na taką formę. Dlatego nie mogłem się zgodzić, aby wnosić o zatrzymanie, ukaranie tych osób. Proszę dalej, pytania. Czyli tylko, żeby upewnić się, czyli Pan nie chciał złożenia zawiadomienia? Nie chciałem. Do przestępstwa doszło. W Wysokim Sądzie była godzina, jak widać, bardzo późna. Ja byłem naprawdę wykończony i teraz też jestem wykończony, że wiem, wszystkim współczuję, którzy są zaangażowani w tę sprawę. Był przeze mnie, był sporządzany protokół, ale nie był to protokół w moim odczuciu, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, żadna z pozycji, która jest pod tym protokołem, musiała być przeze mnie zaznaczona, o co wnoszę. Dla mnie to był protokół z pewnych czynności. Ja tak traktuję ten protokół. Ja protokół z pewnych czynności. Ja tak ten protokół traktuję. Rozumiem, że na podstawie tego protokołu kolejne czynności mają nastąpić. Tak domniemałem. Ja rozumiałem, że na podstawie tego protokołu będą następować kolejne czynności. Czy jeszcze jakieś pytania, Panie Mecenasie? Tak, kto był obecny podczas tego sporządzenia protokołu? Funkcjonariusz policji. Jeden? Były dwie funkcjonariusze. W międzyczasie co chwilę ktoś wchodził do mnie, bo sytuacja, ja byłem jakby odłączony, to była dynamiczna, coś się działo, potrzebowano obecności mojej osoby, decyzyjności. Żaden z przedstawicieli tego nie był. Cały czas ktoś wchodził do gabinetu, potrzebowano mojej osoby do decyzji. A czy te funkcjonariuszki powiedziały Panu, Pan powiedział, że megafon dostał Pan w policji. Czy powiedziały Panu, czy zasugerowały, żeby Pan opuścił swój pokój i wyszedł nawoływać tych zgromadzonych w sali białych? Nie. Przysługujące się policjantki nie... Nic takiego sobie nie przypominam. Nie, w luźnej rozmowie może to trzeba zrobić, może nie trzeba, tego nie pamiętam, ale nic takiego sobie nie przypominam. Wyszedł. Niebezpieczne te luźne rozmowy. Nawołał do opuszczenia pomieszczenia. Nic sobie takiego nie przypominam. Może to padło w luźnych rozmowach. A przy trakcie tej rozmowy z policjantami też mam podawać połączenie telefoniczne? Tak, cały czas byłem na łączach ze swoim przełożonym. W trakcie przesłuchania cały czas byłem w kontakcie telefonicznym ze swoim przełożonym. A pamięta Pan, na jak długo, w którym momencie mniej więcej przerwano ten sporządzenie tego protokołu? Nie jestem w stanie określić czasu, jak długo przerwano sporządzenie tego protokołu. Nie jestem. I nie wiem, czy on się, powtarzam, kiedy on się rozpoczął, kiedy, czy to, co wspomniałem wstępnie, nie liczył się dla mnie zegarek, w sensie, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, tak? Nie umiem powiedzieć, o której godzinie to miało miejsce. I nie pamiętasz, pamięta Pan może, kiedy zakończono czynność? O tej godzinie? Tak. To było już po wyprowadzeniu demonstranty, przepraszam, proszę, podpisanie nastąpiło... Zakończenie czynności. Zakończenie czynności. Pytanie. Już po wyprowadzeniu Dokończenie nastąpiło po wyprowadzeniu osób. Dokończenie czynności przesłuchania nastąpiło po wyprowadzeniu osób z pomieszczenia przesłuchania. To wspomniałem wcześniej. Nie wiem, na jakim etapie ten protokół się zatrzymał. Czy to było jedno zdanie, dwa? Kto sporządzał treść komunikatu, który Pan nadawał przez megafon? Było to konsultowane, ponieważ było to konsultowane z funkcjonariuszami policji. Treść komunikatu, który wygłosiłem,
była konsultowana z funkcjonariuszami policji. Jak i również ze swoim przełożonym. Treść, propozycję oraz tego komunikatu przedłożyłem swojemu przełożonemu. On wyraził nie od razu. Treść komunikatu przedłożyłem przełożonemu. Nie po jakimś czasie. I on, proszę mnie nie pytać o czas. Po jakiejś kolejnej rozmowie telefonicznej. Po jakiejś kolejnej rozmowie. Dostałem polecenie ustne, aby dokonać tego, znaczy wygłosić ten komunikat. Abym wygłosił komunikat. I to pan sporządzał ten komunikat? To ja sporządzałem, w sensie funkcjonariusz policji mi go dyktował. Lepiej wiadomo się, odczytuję pewien komunikat niż mówić słowo, więc wyszedłem z takiego założenia. Więc on podlegał pewnej konsultacji siłami policji, z moim przełożonym. Ja mam tylko narzędzie, które miało wykonać. Przepraszam, został zanotowany, zaprotokołowany, że pan powiedział, że to policja, funkcjonariusz policji dyktował mu treść komunikatu. Funkcjonariusz policji dyktował mu treść komunikatu. I pan go odczytywał skarbki podczas tej... Znaczy, tak. Odczytywałam skarbki podczas wzywania do ruszenia sam. Ja powiem tak, może czy dyktował, to też chciałbym zastrzec, czy to było, jakie informacje mają tam paść, ale na pewno było to, jakie informacje mają tam paść, propozycje padły z ust policji. Ale czy to było dyktowanie? Policjant powiedział mi, jakie informacje mają. Literalnie. Jakie informacje mają zostać tego nie ujęte w wezwaniu. Dyktowanie jest literalnym. Ale to raczej nie było dyktowanie komunikatu. A dlaczego pana przełożony nie od razu się zgodził na... Nie jestem w stanie na treść komunikatu. No tak pan powiedział, że nie od razu, że po pewnych konsultacjach telefonicznych. Ja przedłożyłem ten komunikat, propozycję pewną. Czy może od razu? Nie pamiętam. Wysoki sądzie, ja naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam, czy odbywałem bardzo dużo rozmów telefonicznych tego dnia, w tym momencie i wcześniej, i później. I również próbowałem się łączyć z Krajowym Biurem Wyborczym, Państwową Komisją Wyborczą. I ja nie pamiętam, czy on się zastanawiał w trakcie rozmowy ze mną, czy podzwonił, bo tych telefonów miałem mnóstwo. Natomiast jedno jest pewne, że ten komunikat, który odczytałem, w jakiś sposób wszystko. Nigdy bym nie zrobił, nie odczytał jakiegoś komunikatu bez akceptacji. Nigdy bym nie odczytał żadnego komunikatu bez akceptacji. Kiedy akceptacja pana przełożonego? Błagam, nie pamiętam. Konsultowałem się telefonicznie z biurem, Państwowym Biurem Wyborczym oraz PKW. A czy tą treść tego komunikatu właśnie przedstawiał pan Państwowej Komisji Wyborczej i Komitetowi? Państwowej Komisji Wyborczej już nie było budynku. Z tego co nie widziałem tam nikogo z tak odnoszę wrażenie, bo nikt nie konsultowałem tego z nimi, znaczy nie konsultowałem, nie miałem, jakby nie było to z nimi konsultowane. Czy byli, może byli w budynku? Nie była konsultowana. Mówimy o Państwowej Komisji, nie Krajowej Biurze Wyborczym. Byli pracownicy Krajowego Biura Wyborczego. Z PKW, bo ich chyba już nie było w budynku. A jeżeli chodzi o biuro wyborcze, czy z... Pracownicy byli, bo ja widziałem to z biura wyborczego i tak dalej. Ale czy z przedstawicielami biura wyborczego pan konsultował treść tego komunikatu? Byli w budynku, ale z przedstawicielami biura wyborczego nie konsultowałam treść tego komunikatu. Proszę dalej. Czy Wysoki Sąd był tak uprzejmy pokazał kartę 40, tam jest treść tego komunikatu. Chciałbym się zapytać, czy to jest ta treść akurat, którą pan odczytywał na wniosek trochę skarbunę, to przewodnicząca okazuje świadkowi kartę 40. Tak, a jeszcze niech pan zerknie tutaj. Czy to pan umieścił tutaj tę godzinę 23:45?
jest to mój charakter pisemny. To jest ten komunikat, który wygłosiłem. Jeśli mogę znaleźć, ale nie jest to mój charakter pisemny, w tym przemieszczeniu. Wydaje mi się... Nie wydaje mi się. To nie ja naniosłem na dole tej karty wskazaną tam godzinę 23:35. To nie jest mój charakter pisemny. Proszę dalej pytania. Czy przed tą rozmową z funkcjonariuszami policji, czy z tym rozpoczęciem tej czynności protokołu, odporządania protokołu, pan wzywał przebywających, pan to do opuszczenia? Nie, bo to, tak jak wspomniałem, wcześniej był to tu, że taką jurysdykcję miał państwa komisja wyborcza, bo to było przez wynajmowane pomieszczenie. Wcześniej nie wzywałem osób do opuszczenia tej sali. To znaczy, że w moim jeszcze tym komunikacie głosowym do tego posiedzenia może być i tam padło określenie 5 minut, jak dobrze pamiętam. Na karcie tego, tam tego nie ma, ale ja dałem to 5 minut na opuszczenie sali. Z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy w pierwszym, czy drugim. W jednym z komunikatów padł. W którym z komunikatów. Padła funkcja czasu, ale nie pamiętam. Padła funkcja czasu. Że osoby będące w pomieszczeniu mają 5 minut na jej opuszczenie. Tego na kartce nie ma. Jeszcze mam pytanie, czy tam w tej sali białej wykonywane były jakieś czynności, czy jakaś praca związana z wyborami, czy to była sala taka konferencja? Nie odpowiem na to pytanie, bo nie jestem pracownikiem biura, którego biura Państwowej Komisji Wyborczej. Czy mam sobie dzielczą głos, ja liczą nie? Czy w sali konferencyjnej odbywały się prace biura wyborczego lub PKW? Bo ja nie jestem pracownikiem tych podmiotów. Zapadła uchwała, że zajęcie tej komisji uniemożliwia pracę. Tak uchwała podjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Zapadła uchwała. Zakładam, że jakieś tam prace mogą być. Że z tego powodu zawieszono pracę, PKW zawieszono pracę. Moja publicystyczna wiedza. Jeszcze mam ostatnie pytanie w zasadzie, bo pan powiedział w trakcie swoich zeznań, że pan był słyszany przez przebywających w sali, jak pan nadawał coś tego komunikatu. Znaczy pan, uważa pan, że pan był zrozumiany, czy może istniała taka szansa, że te osoby przebywające nie rozumiały tego komunikatu? Myślę, że byłem zrozumiały. Myślę, że wygłaszając komunikat, byłem zrozumiały. Panie mecenasie, czy jeszcze jakieś pytania? Czy oskarżenie w tym miejscu, pytania do świadka? Z uwagi na fakt, że świadek pewnych okoliczności nie pamięta, sąd postanowił na podstawie artykułu 391 paragraf 1 KPK ujawnić, a przewodniczący odczytuje zeznania świadka z karty 14 do 15 w RT. Całości. Proszę postać pouczoną odpowiedzialności karnej, zeznaję, treść pouczenia zrozumiałem. Pełnię funkcję dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta RP. W dniu dzisiejszym w okolicy godziny 17 zgromadził się tłum przed wejściem A do budynku siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Tłum zgromadzony przed budynkiem żądał spotkania z przedstawicielami PKW. W momencie zgromadzenia w budynku PKW znajdowała się ochrona, która miała za zadanie sprawowanie nadzoru nad budynkiem. Do tłumu wyszedł, stanął przed drzwiami przedstawiciel PKW, sędzia Czaplicki, który... Nie. Takie są pana zeznania, sąd czyta te zeznania. Będzie pan je prostował po odczytaniu. Sędzia Czaplicki, który w pomieszczeniu, w porozumieniu ze mną podjął decyzję o wpuszczeniu przedstawicieli tłumu. Do budynku miała wejść 6-7-osobowa delegacja. Przy drzwiach było około 2-3 ochroniarzy, którzy otworzyli drzwi za naszą zgodą. W momencie otwierania drzwi już na terenie budynku znajdowała się grupa osób, która została wpuszczona przez ochronę, ale ja nie wiem kiedy i w jaki sposób. Ta grupa osób nie chciała opuścić budynku i żądała, aby wpuścić ich przedstawicieli, którzy znajdowali się w tłumie przed budynkiem. W momencie, gdy drzwi zostały otwarte, my nie prosiliśmy o pomoc policji, gdyż uważaliśmy, iż te czynności i ta cała sytuacja nie wymagają udziału policji. Tłum osób sprzed budynku wtargnął za linię drzwi
W momencie, gdy do budynku wtargnęła większa ilość osób, grupa około 20 osób, wydano dyspozycję zamknięcia drzwi z uwagi na masowe wejście. Sędzia Czaplicki zaprosił przedstawicieli grupy, a do budynku wtargnęło dużo więcej osób. Osoby te po wejściu skierowały się do sal Państwowej Komisji Wyborczej na pierwszym piętrze. W tym momencie o godzinie 23.20 przerwano czynność przesłuchania, a o godzinie 23.35 czynność wznowiono. Osoby po wtargnięciu do sal zaczęły okupować pomieszczenia, których nie chciały opuścić. W związku z powyższym poproszono o wejście na teren budynku funkcjonariuszy policji, aby zabezpieczać wejście do budynku przed targnięciem osób znajdujących się przed budynkiem. Nikt z PKW nie informował osób okupujących pomieszczenia, że nielegalnie znajdują się w budynku i że mają go opuścić. Ochroną pomieszczeń PKW zajmuje się firma ochroniarska Agencja Ochrony Kowalczyk, zatrudniona przez Krajowe Biuro Wyborcze. Godzina 23.43, czynność przesłuchania przerwano. 0005, 21 listopada 2014 czynność wznowiono. Z tego co mi wiadomo, przedstawiciele PKW nie rozmawiali z osobami okupującymi pomieszczenia, tylko poinformowali mnie, że nielegalnie znajdują się w tym budynku. Oczekiwaliśmy na rozwój wydarzeń. Osoby nadal pozostawały w budynku. Postanowiono, że administrator budynku zażąda opuszczenia pomieszczeń przez te osoby. W przypadku nieopuszczenia administrator będzie żądał pomocy policji. O godzinie 23.35 udałem się na pierwsze piętro do sali, w której znajdowały się osoby protestujące i odczytałem. Wezwałem osoby do opuszczenia pomieszczeń. Wezwałem je słowami. W imieniu administratora budynku żądam, abyście Państwo natychmiast opuścili zajmowany budynek. Dotyczy to również przedstawicieli mediów. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu będzie wezwana policja. Powyższy komunikat powtórzyłem dwukrotnie, a następnie po upływie 5 minut ponownie wezwałem osoby do opuszczenia pomieszczeń. Część osób, ale nie znam ilości, opuściła dobrowolne pomieszczenie. W związku z niepodporządkowaniem się pozostałych osób poproszono policję o pomoc. Gdy ja odczytywałem ten komunikat, widziałem tam, czy też byłem tam wraz z funkcjonariuszami policji, część słowa jest urwana. Osoby, które nie podporządkowały się wydaniu polecenia, zostały wyprowadzone przez policję. Zostałem upoważniony przez administratora budynku o odczytanie komunikatu. Informuję, iż kamery monitoringu obejmują wejście i wyjście do budynku. Korytarze oraz sale nie są objęte systemem monitoringu. Po odczytaniu, czy potwierdza Pan odczytane zeznania? Myślę, że Pan jest troszeczkę jakby, to tak wspomniałem na wstępie, że co do godzin. No tutaj ja nie daję gwarancji, że rzeczywiście w tych konkretnych godzinach, co do minuty się to odbywało. Nie daję gwarancji, że przedstawione przeze mnie wydarzenia odbyły się w tym konkretnych godzinach. W tych wskazanych godzinach, tak? Nawet dniach, bo na przełomie czwartku i piątku się odbywało. Bo to się wszystko odbywało na przełomie czwartku i piątku. Pozostałe zeznania Pan potwierdza? Chciałem podejść, padałam stwierdzenie, że przedstawiciele PKW nie rozmawiali z demonstrującymi. Tego nie wiem, na moją wiedzę, że nic mi nie wiadomo, że rozmawiali, czy nie rozmawiali. Ja nic nie wiem. To według mojej wiedzy przedstawiciele PKW nie rozmawiali z demonstrującymi. Taka jest moja wiedza na ten temat. W kontekście tego protokołu to jest też dla mnie istotne, że to nie jest moje zawiadomienie. Podkreślam, że to nie jest moje zawiadomienie. Pan na początku zaprotestował, kiedy z tego protokołu zostało odczytane, że razem z Panem sędzia Czaplicki stanął przed drzwiami. Właśnie, chciałem do tego wrócić. Tak jak wspomniałem, przy biurze przepustek, gdy tam się pojawiłem, zobaczyłem grupę osób, których wcześniej nie znałem, więc dowiedziałem się, tak jak też mówiłem na wstępie zeznania, że chcą te wozy,
żądała słowa żądania spotkania się z przedstawicielem PKW. Skontaktowałam się z przedstawicielem PKW, Kador, spotkania z przedstawicielami PKW. Ja się skontaktowałam z przedstawicielami KBW, tego biura wyborczego, KBW. Co w tej sytuacji robić? Co w tej sytuacji robić? Ponieważ gospodarzem miałoby jest Krajowa Państwa Komisja Wyborcza, tego biura wyborcze, które obsługuje. Ja. Kancelaria Prezydenta już nie pracowała. KBW. Była dość tam chaotyczna sytuacja i dynamiczna. Już nie chcę opisywać krzyki, nie krzyki, ale tak to była w tego typu sytuacjach. I wtedy dopiero dostałem informację, że zejdzie przedstawiciel KBW i zszedł pan szef KBW, sekretarz odpowiedzi PKW. Informację, że zejdzie przedstawiciel KBW i wtedy właśnie zszedł sędzia. Ale nie podszedł do tłumu zgromadzonego już w tym, mówiłem, zamkniętym przedsionku wcześniej. Nie podszedł jednak do tłumu. Stanął na schodach. Tylko stanął na schodach. To ująć. I półpiętrze jakby. Tylko stanął na schodach. I zapytałem z tamtych ludzi po prostu przedstawicieli na rozmowę. Zapytałem się go, co zrobić. I wtedy powiedział. Nie wiem, to też chcę podkreślić, bo. Aby wybrać. Czy ktoś to słyszał? Jakaś trzecia osoba jeszcze to słyszała, tego nie. Natomiast nigdy mnie nie otworzył, czy gdyby nie było. Mhm. Nie wiem, czy słyszała to jakaś inna osoba. Następnie gdy. Nie otworzyłbym drzwi. Z własnej decyzji. Rozmawiałem z tą z osobami, których właśnie nie znałem, że oni odmówią. My chcemy rozmawiać z Państwową Komisją Wyborczą, z sędziami, żądamy tego, wygłaszali swoje żądania, więc stwierdziłem, że skoro PKW chce przyjąć delegację demonstrujących, zatem, i to z któraś tych demonstrujących na zewnątrz, zatem należy wyłonić na się. Pan przewodniczący, że myśmy to delegacja. Poprosiłem też te osoby, które już były w środku wcześniej, żeby wyłonimy tę delegację. Nie było to możliwe, z racji tego, że ten tłum bardzo napierał. Mm-hmm. Napierał, więc natychmiast poleciłem ponowne zamknięcie, no ale osoby już udały się. Spośród osób, które były już w środku, poprosiłem o wyłonienie delegacji. Ale powiecie, również był funkcjonariusz policji. Ale nie było to możliwe. Ja oceniał sytuację, jaka jest. Bo tłum napierał na drzwi. Poza tym te osoby, które już weszły, udały się na górę. Czy strony w tym miejscu mają jakieś pytania do świadków? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy funkcjonariusze uprzedzali pana odpowiedzialności za sprzedanie pożyczek ze mną? Funkcjonariusze. Funkcjonariusze. Który mówimy w. Jak pan składał zeznania do tego protokołu? Wspominam sobie, że chyba, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam, czy została mi uprzedzona odpowiedzialność karna za składanie fałszywych. No dobra, chyba proceduralnie, to proszę pamiętać, nie pamiętam dzisiaj. Nie jestem w stanie tego potwierdzić, może tak. Nie jestem w stanie tego potwierdzić. Czy pozostałe strony mają w tym miejscu pytania? Proszę. Może pan siedzieć. Ale chcę okazać się świadkom. Czy pan przypomina sobie pierwszy moment naszego spotkania? Tak, przypominam. Przypominam sobie spotkanie z oskarżonym. Dlatego, że pan Grzegorz Braun jest ze sobą dość znaną, zapytałem panie Grzegorzu, czy możemy chwilę porozmawiać? Grzegorz Braun jest osobą znaną. Poprosiłem go o chwilę rozmowy. Tak? Nie było żadnej reakcji, tylko stwierdzenie, że my się nie znamy. Nie było żadnej reakcji. Tylko tyle miałem do czynienia. Pan Braun powiedział, że się nie zna. Czy wystąpił pan wobec mnie jako osoba, którą miałbym prawo traktować jako gospodarz miejsca? No
Poniekąd tak, tylko pan, proszę pamiętać, że kancelarz prezydenta już wtedy nie pracował, więc nie był pan moim gościem, tylko chciałem wiedzieć, w czym można tutaj jakby o co chodzi, tak? Bo ja już się pojawiłem, już te osoby już były w tym przedsionku. W czym rzecz? No bo przecież z ludźmi trzeba rozmawiać. No to nie jest tak, że mam tu żądać wylegitymowania się i tak dalej, tak? Wysunięte było żądanie już przez innych uczestników, że chcą się z Państwową Komisją Wyborczą spotkać. A kiedy Pan poprosił Pana Brauna o tą rozmowę? W którym momencie? Tam jeszcze na dole? Czy... Tam na dole. Mhm. Jeszcze na dole. Poprosiłem Pana Brauna o rozmowę. No nie była możliwa do skutku, bo inne tam osoby rozmawiały, pojawiły się do media. No. Nie było to jedna możliwe. Proszę dalej, pytanie. Wysoki Sądzie, zależy mi na zaprotokołowaniu tego, że świadek potwierdza, iż poniekąd tak, owszem, miałem prawo traktować go jako gospodarza lub jednego z gospodarzy. Potwierdzam, że poniekąd Pan Brał mógł mnie traktować jako gospodarza tego miejsca. Jako gospodarza. I to powtarzam, nie wiem w jaki sposób, bo nie byłem tego świadkiem, w jaki sposób Pan Brał się tam znalazł. Nie wiem w jaki sposób nie byłem w stanie się Pan Brał znalazł się wewnątrz, bo nie byłam tego świadkiem. Bo nie byłam tego. Następnie też chciałem zaznaczyć, że po tym zdarzeniu już nie widziałem więcej Pana Brauna na terenie Kancelarii Prezydenta RP. Po tej rozmowie Pana Brauna nie widziałem na terenie Kancelarii Prezydenta, a w tej sali? W tej sali widziałem. W terenie Kancelarii Prezydenta RP. W której gospodarzem była Państwa Komisja Wyborcza? Widziałem go tylko w sali, której gospodarzem była PK. Której gospodarzem była PK. Czy w tym miejscu jeszcze stawiam pytania do świadka? Proszę. Czy to rozróżnienie kompetencji i jurysdykcji na terytorium tego obiektu, czy ono w którymkolwiek momencie było przedstawiane przez Pana komukolwiek? Szanowni Państwo, jak wspomniałem, obecność zgromadzonych, oni nawet nie znaleźli się na górze po prostu obiektu, tak? Znaczy nawet, przepraszam, na pierwszym piętrze. Nie przedstawiałem odrębności jurysdykcji. Może tak? Nie przedstawiałem odrębności jurysdykcji. Osobom, które weszły, iż może ktoś z administratorem poszczególnych pomieszczeń w tym budynku. No, proszę dalej pytania. Nie mam więcej pytań. W dalszym ciągu na tej samej podstawie skarg 75 BRT do 76 w całości. W nawiązaniu do swoich zeznań z dnia 20 listopada 2014 ja zeznaję, iż na pytania prowadzącego, czy osoby, które weszły w dniu 20 listopada 2014 po godzinie 17 do budynku PKW przy ulicy Wiejskiej 10 w jakikolwiek sposób przeszkodziły bądź przerwały obrady Komisji PKW, czy pracownicy bądź zawiesili pracę wyżej wymienionych komisji podczas liczenia głosów, zakłóciły pracę wyżej wymienionych komisji podczas liczenia głosów. Świadek odpowiada, ja nie jestem członkiem Krajowego Biura Wyborczego ani Państwowej Komisji Wyborczej, gdyż ja piastuję funkcję dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta RP. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy te osoby, które weszły na obiekt państwowy, w jakikolwiek sposób zakłóciły bądź przerwały ich pracę. Nie mam takiej wiedzy, aby PKW musiała przez ich wtargnięcie przerwać swoją pracę. Osoby, które weszły na obiekt, część z nich przeszła do sali wynajmowanej przez PKW. Pewna grupka osób oczekiwała przy biurze przepustek, inna grupa znajdowała się na zewnątrz. Według mojej wiedzy do sali wynajmowanej przez PKW mogło wejść około 25-30 osób. Ja nie wiem, czy w tym czasie mogli przeszkadzać komisji PKW, czy ich działania w tym czasie przerwały ich pracę. Grupa osób, która weszła do budynku przy Wiejskiej, przedostała się przez główne drzwi wejściowe. Ten tłum, który najpierw napierał, uszkodził drzwi wejściowe. W moim odczuciu mogło powstać
mogło powstać nieumyślne uszkodzenie drzwi przez napierających tłum osób. Na pewno chcieli wejść. Na chwilę obecną nie znam wartości strat powstałych wskutek... Nie znam wartości strat powstałych wskutek uszkodzenia tych drzwi. Uszkodzenia tych drzwi mogły powstać wskutek nieumyślny. W chwili obecnej jest analizowane, czy będziemy składać wniosek o ściganie, ukaranie sprawcy, sprawców uszkodzenia mienia w postaci drzwi wejściowych. W uzupełnieniu protokołu chcę dodać, iż nie jestem w stanie stwierdzić, czy ich wejście na obiekt przeszkodziło w liczeniu głosów, ponieważ nie znam mechanizmów i procedury liczenia tychże głosów. Natomiast samo zajęcie wyżej wymienionych pomieszczeń przez tak liczną grupę ludzi nie było w mojej ocenie uprawnione. Wejście nastąpiło do sali wynajmowanej przez PKW. Oświadczam ponownie, iż nie składałem 20 listopada 2014 w protokole przesłuchania o numerze i tu numer wniosku o ściganie bądź ukaranie. Po odczytaniu, czy potwierdza Pan odczytane zeznania? Czy w momencie składania tych odczytanych zeznań Pan, była już ta uchwała wydana przez PKW dotycząca zawieszenia prac, czy znał Pan jej treść? Proszę Pani, czy w momencie, kiedy dawałem komunikat do opuszczenia? Nie, kiedy Pan no, składał te zeznania, z których wynikało, że Pan nie wie, czy zakłóciły pracę te działania, czy zakłóciły liczenie głosów, czy Pan, czy ta uchwała już była wydana? Ta uchwała była wydana już wcześniej, natomiast ja w tym protokole jest, że ja nie znam mechanizmów liczenia głosów, czy one odbywają się w którejś sali. Wczoraj, wcześniej została już wydana uchwała PKW dotycząca zawieszenia prac. Ja powiedziałem, że nie znam mechanizmów liczenia głosów. Oni liczą w tej sali, czy to nie jest moja sprawa? Liczenia głosów. Nie wiem, czy głosy są liczone w tej właśnie sali. Czy strony w tym miejscu mają pytania do świadka? Oskarżeni, czy mają pytania do świadka w tym miejscu? Czy Pan jeszcze coś chciałby dodać do swoich zeznań? Chcę z jasną i stanowczo podkreślić, tak? Że mogę mylić się co do dat, godzin. Co do dat, godzin. Staram się wykonywać swoje obowiązki z należną starannością i odpowiedzialnością. Swoje obowiązki z należną starannością i odpowiedzialnością. Wobec nikogo nie stosowałem niekulturalnego zachowania. Starannością. Wobec nikogo nie byłem niekulturalny, tak? Twierdzę, że i nie jestem stroną. Nie jestem stroną. Nie, przepraszam, proszę o wykreślenie ostatniego zdania, bo sam już nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale proszę też poza protokołem. Przemęczenie, proszę prosić. Jeżeli to wszystko, dziękuję przewodnicząca, stwierdzam, momencie, już w aktach o sygnaturze, o przedniej sygnaturze 10K776/14 znajdują się tożsame protokoły zeznań świadka Konrada Komornickiego. Słucham Pani. Przepisanie wydaje mi się jednak istotne w świetle tego faktu, że nazwisko świadka figuruje w naszym akcie oskarżenia. Staje mi się istotne sformułowanie przez niego niedokończonego zdania nie jestem stroną. Dobrze, to zapiszemy. Nie jestem stroną, trzy kropki. Jako ja, Konrad Komornicki. Nie jestem stroną, stroną, ja już nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo ze zmęczenia, po kropce. Nie jestem stroną jako Konrad Komornicki. I powtarzam jeszcze raz, nie wnioskowałem o jakiekolwiek sankcje wobec, bo nie jestem do tego osobą przede wszystkim uprawniony. To no jaką mam ocenę sytuacji? Nie wnioską. Proszę o spokój. Nie jestem. Nie, proszę o spokój! Nie wnioskowałem o żadne sankcje wobec zatrzymanych osób, bo jestem, nie jestem osobą upoważnioną. To podlega odrębnej analizie. Ocena szkód i całej sytuacji. Podlega odrębnej analizie. Przez stosowne osoby do tego uprawnione. Dobrze. Jeżeli to wszystko, dziękuję Panu za stawiennictwo, może Pan opuścić. Mak. Tak, mak. Można być formalny. Tak? O 15 minut, przynajmniej o 15 minut. Obrońca oskarżony.